Siemanko, witam na mojej komodzie, dziś w moim klockowym logasku. Zajmiemy się omówieniem 8 sezonu LEGO Ninjago Sons of Garmadon. I od razu ostrzegam, ale ja was ostrzegam, jeżeli ktokolwiek z was nie oglądał jeszcze Sons of Garmadon, to niech to nadrobi, albo nie, możliwe, że czeka na przykład na polski dubbing, albo jakieś przeciwności losu stanęły, jak globalne ocieplenie, brak internetu, lub babcia wezwała na obiad i nie wypada tak przy babci oglądać. Tak więc jeszcze tradycyjnie łyczek kawusi. I możemy zaczynać. Tak więc 8 sezon LEGO Ninjago Sons of Garmadon. Jest to oczywiście kolejny sezon przygód naszych ninja. I tak jak za każdym razem, tak i tutaj pojawia się nowe zagrożenie. Tutaj w sumie tak było tak z dupy troszkę. No pojawia się nowa frakcja, tak zwani Synowie Garmadona, którzy spustoszeją LEGO Ninjago City, ale również na ich celu jest zebranie 3 masek Oni, dzięki którym mogą wskrzesić Lorda Garmadona i przywrócić go ze świata martwych. I tutaj muszę przyznać, że no tak jak mamy po prostu kolejny jakiś wątek fabularny, który się pojawia. Widać, że twórcom nie brakuje wyobraźni. I tak szczerze, czy to jest dobry sezon? Według mnie, ale to według mnie oczywiście, bardzo dobry sezon, gdyż mam tutaj naprawdę sporo wątków takich magicznych, jak na przykład te maski Oni, skąd one są. No wiadomo, że jest już zmianka o tej pierwszej jakby krainie, Ninjago jest tą drugą, a na samej górze jest ta pierwsza, z której pochodzi pierwszy mistrz Spinjitzu, czyli kraina Oni i Smoków. I stamtąd najprawdopodobniej trafiły właśnie te 3 maski do Ninjago. Jednak jak, kto je przyniósł, czy może coś strzelnicy, czy oni przybyli za pierwszym mistrzem Spinjitzu, to jest naprawdę bardzo ciekawy, jednak nadal nierozwiązany wątek. Ponadto naszymi synami Garmadona, jakby głównym, jakby złym tych szefem, ich bossem, jest tak zwany Cichy, którym okazuje się Harumi, czyli miłość Lloyda. I Harumi ma pod sobą 3 generałów i tutaj muszę przyznać, że ci generałowie naprawdę są bardzo ciekawi. Albowiem jest pan E, który jest robotem, nie jest to jakaś normalna postać, jakiś potwór, lecz jest to normalny tak zwany nindroid. Ponadto mamy również jakby parę, nie wiem czy oni są ze sobą spokrewnieni, jednak w serialu nic na to nie wskazywało, ich relacje były takie kompletnie suche. Jednak widać było, że pochodzą oni z tego samego świata, jakiejś tej samej rasy, albowiem Ultraviolet i Kilo, którzy od razu po nich widać, że to nie są normalni ludzie. A zwłaszcza, że przypominają nieco postacie zapowiedzianych już zestawów 9 sezonu. Jak już jesteśmy przy 9 sezonie, to oczywiście trzeba wspomnieć o zakończeniu. I tutaj jest naprawdę świetna nowość, jeżeli chodzi o zakończenie. Zawsze to było coś tam, no zbierzmy 4 złote bronie, 4 technoostrza, 4 spinki do włosów i ocalmy świat. A tutaj jest zupełnie inaczej, bo zazwyczaj to jest tak, że tam źli wygrywają już, ten zły główny przychodzi się spustoszenie, ale ktoś tam jakoś używa jakichś specjalnych umiejętności i pokonuje tego złego w ostatnim odcinku. Lecz tutaj jest coś zupełnie innego, co mi się bardzo podoba i co chciałem zawsze użyć właśnie w serialach typu Ninjago, Chima czy też Nexon Knights, gdzie pod koniec sezonu ci źli nadal nie są pokonani, wręcz przeciwnie, nawet tutaj mamy, że ci źli jakby wygrywają, podczas gdy część drużyny ninja przenosi się do krainy Oni, a natomiast Lloyd i Nia zostają w Ninjago City, gdzie jest już panowanie złego Lorda Garmadona oraz synów Garmadona. Jak już jesteśmy przy Garmadonie, to muszę wam powiedzieć, że w końcu to jest prawdziwy Garmadon, tak jak chciałem. Widać, że osiągnął on pełnię swoich możliwości w końcu. Trochę szkoda, że nie pokazał tego wcześniej, albowiem teraz wiemy, że jest on jakby dziedzicem
oni i smoków, to jest tak, więc ma on w sobie tą krew i może on sieć spustoszenie, tak jak robił to oni. Natomiast tym dobrym jest łuk, który ma jakby moc smoka. Ale to już jest wątek na 9 sezon. Natomiast jeżeli chodzi o ninja, to są to nadal ci sami dobrzy ninja. Mają one swoje większe, mniejsze kwestie. W tymże serialu najmniej udziela się bodajże Kai. A najwięcej ma tutaj do odegrania Lloyd, jak i też nie zapominajmy o Zainie czy też Cole'u. Natomiast Jay, Nia i Kai to już mają takie naprawdę wątki epizodyczne i są naprawdę one bardzo krótkie. Tak jak już jesteśmy przy samej fabule, to muszę wam przyznać, że na początku fabuła nie porywała jakoś za bardzo. No, trochę się to tak rozgrzewało, natomiast końcówka to już jest mistrzostwo świata. Drugą rzeczą, która mi się tutaj nie podobała, to że w poprzednich sezonach ninja mieli erjitsu, a tutaj kompletnie go nie używali. I to mnie strasznie bolało, bo nieraz była sytuacja, gdzie idealnie pasowało użycie tego erjitsu, a tutaj nic. Ale no cóż, być może twórcy tak zrobili, aby dać pole do popisu samemu spinjitsu, które wyglądało bardzo, bardzo ładnie. No i też samym zestawom z tymi spinnerami spinjitsu, które są właśnie związane z tym, że ósmym sezonem. I myślę, że to wszystko. Szczerze mogę wam polecić Synów Garmadona, albowiem jest to naprawdę dobry sezon tego serialu, bo było o wiele gorsze. Tak więc polecam wam ten serial, jak i też sam sezon. I no cóż, bardzo chętnie zobaczę, co wy sądzicie o tym sezonie. Tak więc zachęcam was do napisania komentarzy. No i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Możecie oczywiście tutaj zasubskrybować. No i trzymajcie się, na razie.